Dzień dobry, cześć. Nazywam się Katarzyna Gaczyńska. Jestem tutaj z Bartłomiejem Stryjskim i Krzysztofem Ziemnickim. Zapraszamy Was serdecznie na premierę pierwszego radomskiego musicalu Puls Sióstr, który odbywa się tutaj w Kinie Elektrownia 25 listopada 2021 roku. Chodźcie z nami. Dzisiaj premiera Pulsu Sióstr. Z pewnością to jest wielki dzień dla elektrowni. No tak, wielki dzień dla elektrowni, bo jakby kończymy realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Projektu realizowanego wspólnie z amfiteatrem, czyli z Miejskim Ośrodkiem Kultury, bo tam jakby większość wydarzeń była. Jakie wrażenia towarzyszyły Ci, no, jakie emocje po premierze? Stres, jeszcze z tego trochę wychodzi stres, no bo jednak pierwszy raz na wielkim ekranie, dość nietypowe uczucie, ale też duża radość, bo jednak wszystko się udało i już jesteśmy po. Jesteś pomysłodawcą i koordynatorem projektu filmowego. Powiedz proszę, skąd pomysł? Z głowy. Nie, ale tak naprawdę no, to jest jakby moja pasja, moja praca. Gdzieś tam ten pomysł to się wziął z moich pierwszych fascynacji z zainteresowaniem kinem niezależnym jeszcze na studiach. Jakby dla mnie kino przede wszystkim nie jest o tyle czymś, co jest związane z filmoznawstwem, co z realizacją filmową, bo właśnie to kino niezależne lat przełomu, lat 90., 2000 bardzo mnie zainteresowało i widziałem, że po prostu można opowiadać wspaniałe historie, wcale nie wydając mnóstwa pieniędzy, więc jakby to jest, stąd się wzięła moja pasja, a że ja jako animator kultury filmowej no, nie mam za sobą zespołu, nie wiadomo jakiego, lubię pracować z młodzieżą, więc jakby to, co być może w innym wcieleniu, w innej sytuacji może bym robił jakąś ekipą filmową, robić z młodzieżą po prostu, co mi sprawia ogromną satysfakcję. Jak ocenia Pani projekt na musicalowo, który powstał ze środków budżetu obywatelskiego Mazowsza? Oceniam rewelacyjnie, po prostu to jest wielki sukces. Jestem pod wielkim wrażeniem zarówno zaangażowania i opiekuna, pana Michała, i tutaj również pana dyrektora Włodzimierza. Także uważam, że takich projektów brakuje i fajnie by było, gdyby w kolejnych edycjach coraz więcej takich właśnie miękkich projektów było realizowane. Naprawdę oceniam ten projekt na rewelacyjnie i oby więcej takich projektów. Jakie wrażenia po premierze? Jestem nadal niesamowicie podekscytowana. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy i cieszę się, że mogłam tu być i że mogłam uczestniczyć w projekcie. A jakie emocje towarzyszyły Ci w trakcie tej premiery? W trakcie premiery, tak jak moja radość, po prostu zadowolenie, ekscytacja. Na początku byłam nieco zestresowana, ale stres od razu ustąpił, jak tylko weszłam na salę i zaczęły się wszystkie zwiastuny, zaczął się film, poczułam się bardzo szczęśliwa. Co dla Ciebie, jako głównego reżysera tego musicalu radomskiego, było największym wyzwaniem? Ja byłem tylko opiekunem artystycznym, główni reżyserzy tutaj są wśród nas, młodzi, zdolni ludzie. Ja byłem opiekunem i grupy scenariuszowej, i reżyserskiej, chyba największym wyzwaniem to jest dopięcie tego scenariusza, żeby to się po prostu trzymało wszystko kupy, żeby potem po tym napisaniu tego scenariusza i przechodzimy wtedy do reżyserii, żeby to się dało z tymi aktorami opowiedzieć, czyli jest takie stare porzekadło, że dopracowuje się ten scenariusz, przychodzi aktor i wszystko psuje, ale właśnie tak naprawdę wszystko naprawia, czyli potem są kolejne poprawki po próbach z aktorami. No i tutaj młodzi twórcy wytrzymali to tempo do samego końca. Nie było łatwo, była męczarnia, kupa energii, którą trzeba było włożyć, no ale dali radę. Jakby cieszy mnie, że tyle kreatywnych głów jest w Radomiu i są wszyscy chętni do działania. Julko, fajnie się oglądać na wielkim ekranie? Fajnie się zobaczyć? Tak, to jest bardzo ciekawe uczucie, ale bardzo fajne.
A jakie emocje Ci towarzyszyły podczas oglądania siebie na wielkim ekranie? No to na pewno radość, ale też wzruszenie, ogromne wzruszenie, bo kiedy sobie przypominam, jak naprawdę było podczas kręcenia tego filmu, po prostu jestem wdzięczna za to, że mogłam tu być. Najbardziej chyba zapadły mi w pamięci sceny nocne, które były bardzo długo nagrywane, ale było bardzo dużo przy nim śmiechu i właśnie różnych innych emocji, które można zobaczyć w tych scenach. Czy jest jakaś scena, która szczególnie zapadła Ci w pamięci podczas realizacji tego filmu? Tak, no mieliśmy spore wyzwanie w scenie, w której Julka utknęła, wpadła do dziury i musiała zostać z niej wyciągnięta. To była taka scena na granicy, powiedzmy, kaskaderskiego jakiegoś małego wyczynu i tam trzeba było pewne rzeczy, jak to w filmie, oszukać tego widza troszkę. Tak, było tam troszeczkę przeprawy z tą sceną, no ale fajnie wyszło, więc myślę, że jest się z czego cieszyć. Zaangażowanie młodzieży do tego typu działań jest jak najbardziej potrzebne i to jest chyba kierunek działania przy tego typu projektach, a i kierunek działania dla nas jako instytucji, bo duży nacisk kładziemy na edukację, właśnie na lekcje muzealne, lekcje warsztatowe, spotkania z młodzieżą, zachęcenie ich do obcowania ze sztuką. Sztuką jakby w dużym pojęciu, ale to, żeby uczestniczyli w każdym działaniu, to jest jak najbardziej dla nas ten wyróżnik i to jest ten pozytyw, który wynika z samego budżetu obywatelskiego, z tego projektu i ze wszystkich działań, które którymi się kierujemy my jako Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej. Michale, jaki przekaz niesie ze sobą ten film? Powiem Ci, że to dość trafne pytanie, bo zawsze z filmami dobrymi jest tak, że one muszą z jednej strony opowiadać tą historię, taką, którą widać od razu, ale też nieść gdzieś głębszy przekaz. Dużo jest mowy o tym w piosenkach, o czym jest ten film, napisanych właśnie przez Marcina Marka, przez Charlesa. O tej młodzieży, która chciałaby być, żeby tak było jak w tym filmie. To znaczy, ja pracując z młodzieżą dużo słyszę, że oni się boją robić fajnych rzeczy, dlatego że inni ich wyśmieją, że staną się ofiarami hejtu. I w tym filmie mamy trochę taką historię. I ten wspaniały finał, kiedy oni wszyscy tańczą, kiedy są zadowoleni i jakby te bariery między nimi są zniesione, to jest, opowiada moim zdaniem, opowiada właśnie o tym. O tym, że razem, nie złorzecząc sobie, można robić fantastyczne rzeczy. Tutaj jest mowa o przyjaźni. Są pewne kwestie nawiązujące do pracy Oskara Kolberga. Połączeniu z nowoczesnością, z muzyką hip-hop, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo po prostu widzowie sami będą mogli sobie to odkryć, kiedy przyjdą obejrzeć to w kinie Elektrownia.